Siemano wszystkim, z tej strony Pomidorek.pl i witam was w czwartym odcinku Zagrajmy w Ratchet Gladiator. Kids across the galaxy know that wearing the right pajamas can give you superpowers. I'm Gamatron. My eyes shoot laser beams. I'm Reactor. I can eat metal. I'm Battlehawk. I can fly. Oh, I love that part. Sir, we have the latest sales figures. And what's the bottom line? Nobody is buying the new Ace Hardlight merchandise. In fact, sales are down across the board except for Fuzzy Lombax ears. We sell those? Yes, sir. They're an accessory for the Tiny Tots assault weapons kit. Well, you've obviously made some sort of idiotic mistake. Report to B-level for disintegration. Yes, sir. Wait. Sir? On your way there, tell the lab to set up a focus test. Find out why this stuff isn't selling. I'll get right on that, sir. Dobra, z tej cutscenki dowiedzieliśmy się, że zabawki Ace'a Hardlighta dalej nie chcą się sprzedać. No cóż, jak to mawiają tutaj w Polsce, peszek. Aczkolwiek ludzie chętniej kupują akcesoria Ratcheta. Wiecie, takie jak zabawkowe uszy Ratcheta i różne tego typu te gesy. No i oczywiście Vox, po tym jak się dowiedział, że zabawki Ace'a nie chcą się sprzedawać, no to chce przeprowadzić pewien eksperyment, który ma udowodnić, dlaczego ludzie chętniej kupują akcesoria z Ratchetem. Ha! Ja wiem czemu! Spoiler! Bo to Ratchet! I on jest tak badassowy, że praktycznie on nie musi się martwić, że żadne jego zabawki nie zostaną kupione. A raczej podobizny z Ratchetem nie zostaną kupione, dlatego że Ratchet jest takim badassem, że on praktycznie ma monopol na wszystko i nie musi się o nic martwić. W przeciwieństwie do tego popaprańca Ace'a Hardlighta. Znajdujemy się teraz na Orkson. Jak pamiętacie z pierwszej części, Orkson to była planeta Blargów. Aczkolwiek teraz Blargowie mają inną planetę. Nie jest to już Orkson. Bo też taka ciekawostka, ci co może oglądają mu Let's Play z Ratcheta i Clanka 1, to powinni pamiętać. Aczkolwiek Orkson było jedną z najbardziej zanieczyszczonych planet, jeżeli chodzi o Ratcheta jedynkę, ponieważ prezes Dreg właśnie zanieczyszczał tę planetę i on chyba, z tego co dobrze pamiętam, chciał jeszcze bardziej podkręcić atmosferę tym, że po prostu chciał zbierać odpowiednie kurde, widzicie, teraz niestety już zapomniałem fabuły Ratcheta jedynki i to jest kurde najgorsze i to pokazuje, jakim ja jestem super duper fanem Ratcheta. Nie no, tak na dobrą sprawę, no jestem fanem Ratcheta, ale może nie aż do takiego stopnia, żebym oddał za tę serię życie, no bo jedyną taką serią, za którą bym oddał życie, to jest Crash Bandicoot. I to mówię bez żadnych tutaj skrupułów. O, i mamy level 8 Magma Cannon. I co ja mogę powiedzieć tutaj? Orkson to w sumie, jakbym miał porównywać Orkson z jedynki, a Orkson z Gladiatora, to mogę śmiało powiedzieć, że Orkson z Gladiatora jest wyglądowo 100 razy lepsze. Mi się bardziej jakby podoba niż Orkson z Ratcheta jedynki. Chociaż Orkson z Ratcheta jedynki też jest niczego sobie, no bo jednak ładnie tam w miarę wygląda, mimo że jest to najbardziej zanieczyszczona planeta, to jednak jako tako graficznie wygląda to jako tako dobrze. I zadanie, jakie musimy wykonać, to no, standardowo. Musimy tutaj pozbyć się przeciwników i przy okazji naszych tutaj robocików wysyłać, żeby otworzyli nam bramy. Ponieważ bramy są oznaczone tymi gwiazdkami i kiedy wyślemy naszych tutaj robocików, żeby zaczęli otwierać, no to wtedy będą nam się dalsze sekwencje tej mapy odblokowywać. I po bodajże teraz, chyba w tym momencie, będzie już ostatnia brama do odblokowania i the end. Będziemy mieli misję zaliczoną, a raczej zadanko zaliczone. Okej, w sumie już teraz mamy challenge complete, więc nie ma tutaj
co się martwić. Nie ma tutaj o co się martwić, jest wszystko dobrze. Swoją drogą dzisiaj będziemy walczyli z kolejnym bossem. Będziemy się mierzyli z kolejnym przeciwnikiem, który będzie nam stał na przeszkodzie. Ale o tym cukiereczku porozmawiamy sobie w trakcie, kiedy będziemy walczyli, że tak powiem sobie, z nim. Mogę wam powiedzieć, że za 2 odcinki prawdopodobnie będziemy mieli już Magma Cannon ulepszony na maksa, czyli na 10 level. I Magma Cannon zmieni swoją nazwę z Magma Cannon na bodajże Volcano Cannon, czy jakoś tak? Też będziemy mieli przy okazji zupgrade'owany do końca Fusion Rifle. Jeżeli nie wiecie, co to jest Fusion Rifle, to już będę mógł wam trochę zaspoilerować. Jest to taka snajperka w zasadzie, która jest mega opecka i dziwię się, że nie kupiłem jej wcześniej, że dopiero tak praktycznie w połowę gry zorientowałem się, że przecież jest coś takiego jak Fusion Rifle. No i cóż, kupiłem ją, zupgrade'owałem i tak na dobrą sprawę to wszystkie bronie były zupgrade'owane na maxa w tym let's play'u. Magma Cannon miałem na maxa zupgrade'owane, Fusion Rifle na maxa i Dual Vipers było też na maxa. Ale dobra, mówiąc teraz o tym zadanku, co tutaj mamy do zrobienia? Jak widzicie, mamy parę świecących się punktów i będziemy musieli wysłać naszych robotów, ewentualnie sami będziemy musieli przekręcić śrubki tak, aby, że tak powiem, punkty były tutaj odbezpieczone, ponieważ, znaczy zabezpieczone, bo one są póki co odbezpieczone i tam blisko tych punktów kręcą się działka i różne roboty, więc lepiej po prostu zrobić to raz a porządnie, niż żeby potem się pitolić w tańcu i tracić HP tak jak ja teraz. Tak więc miejmy to wszystko na uwadze. No i oczywiście, kiedy na D-padzie wciśniemy ten plusik, to wtedy wyleczymy, że tak powiem, swoich tam pomagierów. No bo nasi pomagierzy, chcąc nie chcąc, ale oni też obrywają i też cierpią, że tak powiem. Więc miejmy to na uwadze, dlatego że od przyszłych planet będziecie często widzieli, jak jeden z moich robocików będzie gdzieś tam leżał zepsuty, dlatego że no niestety, sorry Winnetu. Wrogowie się na niego z takim impetem rzucili, że po prostu nawet nie miałem czasu zareagować, żeby go obronić. Przyznam szczerze, że misje na Orkson za dzieciaka nie sprawiały mi żadnego problemu. Mi i mojemu kuzynowi, bo wiem, że jak kuzyn mi dał z politowaniem oczywiście zagrać, no bo mój kuzyn był... Nie wiem, czy jest teraz, ale wiem, że w tamtym czasie był ogromnym fanem Ratcheta. I wiem, że w momencie, kiedy ja chciałem zagrać, to on za każdym razem z takiego, już od takiego kompletnego niechcenia dawał mi ten kontroler i powiedział, no dobra, masz już, żebyś ty się tam, nie wiem, nie popłakał albo nie poskarżył, no to masz. Graj sobie, dzieciaczku, w tego Ratcheta Gladiator, nie? Ale wiecie, no... Cóż na to poradzę, no spędzałem z nim wtedy też dużo czasu, no to... Jak ja mam tutaj, powiedzmy, podchodzić do tego inaczej, skoro, no... Grał se w Ratcheta Gladiator, no i chciałem, że tak powiem, sobie pooglądać, pograć sobie nawet samemu. Bo ja miałem wtedy, wiecie, takie trochę podejście do Ratcheta, mocno takie na luzie, że na początku to nawet byłem trochę sceptycznie do Ratcheta nastawiony, bo mówiłem takie sobie, a co to jest za gra, ja nie chcę w takie gówno grać, ja wolę takiego Crasha Bandicoota czy Spyro the Smoka. No ale potem oczywiście zagrałem sobie raz i wciągnąłem się. No tak to już jest, że tak powiem. Musimy teraz polecieć sobie z tym gladiatorkiem. Myślę, że od tego tygodnia będzie chyba, chociaż nie, od tego nie. Od następnego tygodnia będzie troszeczkę wlatywał taki nieregularny grafik, przez co Ratchet Gladiator być może się 2 razy w tygodniu będzie pojawiał. Przez co szybko sobie Gladiatora skończymy i zajmiemy się też za inne projekty, ponieważ mam trochę rzeczy do nagrania jeszcze. No przede wszystkim Maraton Sly'a, który zwyciężył, co nie? No i to zadanie będzie polegało na tym, że będziemy musieli zasilić wszystkie orby, a raczej nasze roboty będą musiały zasilić orby. I to są te same orby, które nasze roboty musiały odblokować, żebyśmy mogli przejść dalej. Za bramę, oczywiście. Tak więc, robociki, nie pozostaje wam nic innego, jak po prostu zasilić to, żebyśmy mogli przejść dalej. Żebyśmy mogli, kurde, zobaczyć, co tu ciekawego będzie miało miejsce.
I nie wiem czemu, ale po tej scenarii wydaje mi się, że tutaj zaraz będę miał... No właśnie, wiedziałem, że upgrade Dual Vipers. Coś tak czułem, że Dual Vipersy mi się zupgrade'ują, bo zawsze mi się to myli. Ja zawsze zamiast zwrócić uwagę, że pod bronią jest taki pasek, gdzie wbijamy maksymalny level, to ja zamiast patrzeć na to, to ja zawsze patrzę na ten pasek nad życiem, że ej, jeżeli tutaj pasek nad życiem nie jest pełny, nie jest kompletny, no to ej, nie będzie upgrade'u broni, nie? Ja nie wiem, ja tak ja nigdy nie zwracam na to uwagę i kurde, to jest błąd. Ale mogę wam powiedzieć tak, gameplay z tej gierki jest nagrany do końca i myślę sobie, żeby na dniach nie rozpocząć sobie grania, takiego grania, nie nagrywania, tego, challenge mode'a do Gladiatora, bo słyszałem, że challenge mode jest taki dosyć OP w tej gierce. Praktycznie z tego co wiem, chyba przeciwnicy mają cię na 2 hity, albo na 1 hita, coś takiego. Coś dobrze kojarzę? A może nie? Może źle kojarzę? W każdym razie, ponoć przeciwnicy są dosyć OP w challenge mode. No i dobra, mamy teraz zadanko, gdzie będziemy musieli tym oto działkiem praktycznie, no, niszczyć wszystko, co popadnie. Plus te balony, które są tutaj zasilane. Szczerze to nawet nie wiem czym. Chciałem tutaj sobie zażartować, że one są, wiecie, mrocznym ICO zasilane, ale no okazuje się, że to jednak nie jest mroczne ICO i no dupa z tego wyszła. Kurde, ja mam dzisiaj chyba za dobry humor, trzeba to zakończyć. No ale dobra, zakończyliśmy w taki sposób, że zdobyliśmy niebieski medal i mamy planetę Orkson ukończoną, można by powiedzieć, że w 100%. No i teraz zostały nam dwie poboczne misje. Pierwsza to jest, żeby zdobyć 150 punkty. Chyba to jest 150, bo 152. Niestety dokładnie nie widzę, dlatego że ja gameplay swój oglądam na drafcie, czyli na najgorszej jakości, jaka może być. Bo jak oglądam na najlepszej, to często Vegas się po prostu często crashuje. Co jest oczywiście równe z tym, że musiałbym na nowo włączać, a to jest niepotrzebne marnotrawstwo czasu, a ja wolę mieć na bieżąco gameplay komentowany. No i drugie zadanko, które polega na tym, że musimy tyle samo, a raczej więcej punktów zdobyć, tyle że działkiem. I to jest zadanie, które stworzyło mi tyle problemów. Ja tą misję zaliczyłem chyba za 9 razem, bo dosłownie, gdzie ja bym nie polazł, to kurde, roboty się wpierdzielają we mnie jak takie totalne kamikadze, no nie? To jest takie mega triggerujące. Albo że w niektórych miejscach pozapominałem tych orbów zniszczyć, czy tych po prostu kulek, co spowodowało, że no musiałem niestety powtarzać. Taki był niestety mój los, Los Angeles. Ale koniec końców, jak widzicie, jako tako poszło, już nawet przebiłem punktację, z czego jestem oficjalnie dumny. Challenge complete i w taki oto sposób planeta Orkson jest zaliczona 100%, więc teraz nadszedł czas, żeby udać się na Crusader Tournament. Bo nic tam innego nie zostało do odblokowania. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, lecimy z koksem i widzę, że tutaj będzie cutscenka, tak więc ja się zamykam. In a world where dreams come bigger than life and passions run wild in the streets. Baby, I'm not your baby. One psychotic killing machine dared to reach for the stars. This holiday season, Vox Entertainment brings you the heartwarming true story of one exterminator's rise to glory. From lowly beginnings as a high school math teacher. Baby, I'm giving these kids the gift of learning. You're pathetic. Get out of my sight. To spectacular success as a homicidal sports superstar. We're rich! I love you, Reactor. I was always there for you. Share the dream. Live the legend of Reactor. Więc mieliśmy cutscenkę, która przedstawiała nam postać Reaktora. Wiecie, tego ogromnego robota. I z jego biografii wygląda na to, że był on kiedyś nauczycielem matematyki. Ciekawe, czy on byłby w stanie mnie nauczyć matematyki, żebym zdał w końcu tą pieprzoną maturę. Mam taką nadzieję, więc Reaktorze,
proszę cię, naucz mnie matematyki, żebym miał już zdaną maturę i żebym miał to wszystko za sobą. Dziękuję. Ale dobra, kontynuując jego biografię, w sumie chyba będę mógł dalej kontynuować, ponieważ nie ma tutaj żadnej cutscenki. Tak, nie ma, więc muszę co jakiś czas patrzeć. Okej. Bo ja jakby nie przywiązuję uwagi do tego, że tutaj leci, dlatego że ja mam jakby troszeczkę wyciszone, żeby, wiecie, nie było przegłosu, bo na razie słuchawek nie mam, bo jakoś nie mam ochoty nosić czegoś na łbie. Ale dobra, idźmy dalej. I poza tym, że on był nauczycielem matematyki, to był również chłopakiem Courtney Gears. No ale oczywiście z tej miłości niewiele zostało. Właściwie to nawet ta miłość nie zasługiwała na żaden happy end, moim zdaniem. Po prostu Courtney rzuciła go i ten jako motywację obrał, że będzie ćwiczył w Dread Zone i dzięki temu stał się bardzo szanowany oraz bogaty, co spowodowało, że Courtney do niego wróciła. I teraz tak chamsko, oczywiście jak to ja skomentuję, ale ja w takich kwestiach jestem dosyć uszczypliwy. Ale muszę przyznać, że to tylko pokazuje, że Courtney jest nie tyle co łasa na kasę, co strasznie fałszywa menda z niej. I pomimo tego, że to jest gra, to jednak trzeba pamiętać, że ludzie często się tak zachowują w świecie realnym, moi drodzy. Bo tak często bywa, że ludzie się tak zachowują w świecie realnym i dla nich, powiedzmy, te wartości materialne są ważniejsze niż to, kto kim jest tak naprawdę w środku. Więc pamiętajcie, mądrości pomidora, kurde. Pamiętajcie to, mądrości pomidora zawsze ważne. Ale dobra, na czym polega to zadanie? Otóż musimy tutaj przede wszystkim wybić parę wrogów, którzy przyjdą w zasadzie na tą oto mini arenkę. Oczywiście moi tutaj pomagierzy mi pomogą. I kiedy ich unicestwimy, to pojawi się właśnie taki naświetlony drążek, powiedzmy. Nie wiem jak to ująć, po prostu taka linia, która zaprowadzi nas na drugą stronę, gdzie będziemy mogli dalej kontynuować nasze perypetie i nasze przygody. A dlaczego ja tutaj chodziłem jak debil? W sumie nie wiem, zapomniałem tego wyciąć. Dobra, napiję się kurde wody, bo zaczyna mi kurde troszkę odbijać. Za bardzo dzisiaj odpalony jestem. Szykujcie dziennik i miejcie to na uwadze i zapiszcie sobie najlepiej ten dzień, dlatego że rzadko kiedy zdarza się, żebym był aż w takiej kurde formie, chociaż staram się jak mogę. To czasami bywa tak, że po prostu nie jestem w takiej formie, no i niestety, no nic na to nie poradzę. Choćbym bardzo chciał, to nic na to nie poradzę. No i co jakiś czas będziemy musieli tutaj odblokowywać śrubki, żeby nasze roboty mogli się zabrać w sumie za jedno, a my za drugie, czyli po prostu na wybijanie tutaj przeciwników. I tak, zanim ktokolwiek powie, że Pomidor, ty uważasz, że Ratchet Gladiator jest łatwy tylko dlatego, ponieważ grasz na dwóch gwiazdkach. Mogę przyznać rację, że tak, że mogłem w sumie inny sposób się wykazać. Mogłem chociażby spróbować zagrać na trzech gwiazdkach. To byłby totalny hardcore. Ale z drugiej strony stwierdziłem, że lepiej może nie będę przeceniał samego siebie, bo wiecie jak to jest. Nadejdzie klątwa let's play i będę failował do takiego stopnia, że będzie smutek. A ja jakby wolę dostosować się pod swój poziom trudności, dlatego że ja w Gladiatora, ja ogólnie w Ratchety ssepałem mocno. Se do takiego stopnia, że dosłownie jest to aż przykre. I swoją drogą, ten gameplay w ogóle nagrywałem tydzień temu. O proszę, kurde. Tydzień temu nagrywałem gameplay i ja go teraz komentuję. Święta makrelo. Ladies and gentlemen, here's Reactor! Ratchet, you look like a squirrel wrapped in tinfoil. I'm gonna take my time taking you apart. Gonna give my fans their money's worth. And try not to go crying or anything, all right? I want this to look good for the camera. Bring it. No i to lecimy z reaktorkiem, kurde. Nie ma to tamto, lecimy z nim. Co on sobie będzie wyobrażał? Co? Myślisz, że ty taki cwaniak jesteś, bo co? Bo ty wielki jesteś? Bo ty bogaty jesteś? Bo ty kiedyś matematyki uczyłeś? Chłopie, nie ze mną te numery. Ale tak, moja taktyka jest taka, że po prostu spamuję Dual Viperami oraz Magma Cannon i przy okazji Fusion Rifle, które mam przygotowane specjalnie dla niego, ponieważ Fusion Rifle, mimo że ma niski poziom, bo jest dopiero co świeżą bronią kupioną,
ponieważ kupiłem ją tam poza, że tak powiem, nagraniem, to jednak trzeba przyznać jedno. Jest dosyć OP. Jest naprawdę bardzo OP i szczerze powiedziawszy, to jest coś pięknego, to jest coś niebywałego. Jeżeli chodzi o reaktora, jakie są moje wspomnienia z dzieciństwa? Miałem niesamowitą bekę z mojego kuzyna, który rage'ował dosłownie na reaktorze, ponieważ on grał bodajże wtedy na trzech gwiazdkach i reaktor dosłownie mu tak kopał dupę, dosłownie tak mu kopał zadek, on jeszcze się ze mnie śmiał, że ja nie wiem, tam nie mogłem poradzić sobie bodajże z trzecią planetą, a on kurde do mnie wyjeżdża, wiecie, z taką beką, że ty sobie nie możesz z trzecią planetą poradzić, a kiedy on próbował walczyć z reaktorem, to dosłownie prawie się popłakał, a chcę przypomnieć, że on był ode mnie przynajmniej wtedy o 3 lata starszy. I nie mówię, że on teraz nie jest raptem o 3 lata starszy, ale chodzi o to, że wiadomo, ja byłem takie dziecko, to on trochę był starszy, czyli powinien mieć trochę więcej rozumu w głowie, co nie? No ale no nic to. Tak oto zakończył się w tym momencie epizod z reaktorem, jak widzicie. Został on pokonany, wgnieciony w ziemię, nic dodać, nic ująć. Dałeś dupy po całości, ziomek. Cóż ja mogę więcej powiedzieć w tej kwestii. I odblokowaliśmy sobie kolejne planety. No teraz zobaczymy, jaka cutscenka będzie na nas czekać, o ile coś będzie na nas czekać, chociaż w to wątpię. Ale mimo co warto jednak zobaczyć. O, i tutaj sobie przy okazji kupię Max Ammo, ponieważ Max Ammo chcąc nie chcąc się przyda. No i co? Lecimy w takim razie na kolejną planetę. I co to będzie za planeta? Aż w sumie na chwilę polepszę sobie jakość. Skoro Crusader Tournament mamy za sobą, to następna planeta według tego to The Valix Belt. Tak, The Valix Belt. Tutaj z tego co wiem chyba nie będzie żadnej cutscenki. No i jak widzicie już nam niedużo planet zostało, więc możemy się szykować na to, że Ratchet Gladiator potrwa prawie 10 odcinków. Wydaje mi się, że tak na 8 albo na 9 skończymy, coś takiego. Nie wydaje mi się, że to będzie jakoś super dłuższa seria. A teraz w sumie pogorszy jakość. Musiałem to zrobić i przez to będzie chyba lekki desync audio, ale trudno się mówi. Znaczy, no, raczej nie będzie desync audio, ale po prostu będę musiał to jakoś sobie dopasować, bo na razie do 22 minuty i 30 sekundy wszystko szło idealnie i nic nie przerywałem, tak więc jest moc. I powiem szczerze, że chyba mam też taką energię, dlatego że za dnia nagrywałem vloga, którego na dniach teraz też zobaczycie. Plus to, że skończyłem drugą grę z czwartego maratonu Crasha Bandicoot i zarazem ostatnią grę z maratonu, znaczy z ostatniego maratonu Crasha Bandicoot. Tak więc już teraz będę mógł się zabierać za ostatniego Crasha of the Titans, czyli dla Crasha of the Titans na DS-a. W sumie to już mam nagrane chyba pierwszą sesję z tego co pamiętam, tylko trzeba będzie to zmontować. No i kurde, będziemy coraz bliżej też końca maratonu Crasha. Ja pierdzielę, co to się dzieje, ale ja, no mogę w sumie świeżo powiedzieć, że, świeżo tak, kurde, mogę tak powiedzieć w sumie, że, no, pracuję, mocno pracuję nad tym, żeby wszystko było pokończone i będę się starał, żeby nic nie zostało pominięte. Nie wiem jak oczywiście Super Mario 64 będzie w tym miesiącu, ale postaram się ogarnąć. Ale cóż, co mogę powiedzieć na temat The Valix Belt? The Valix Belt jest to planeta, która w zasadzie poszła chyba jako tako nam dobrze, jak graliśmy. Ja i mój kuzyn. Jak nagrywałem gameplay, to powiem szczerze, że nawet spoko poszło, bo nagrywałem go o północy i w zasadzie planeta nie sprawiała mi jakiegoś super problemu. No i Fusion Rifle na czwarty level będzie, kurde, już zupgrade'owane, dlatego że ja bronię wolę też upgrade'ować poza sesjami, znaczy sesjami, bardziej poza nagraniami, ponieważ to już jest nagrane. Dlatego że uważam, że grindowanie broni w Ratchetach jest takim całkiem nudnym procesem i nie jest ono zbytnio ciekawe do oglądania. No bo tak na dobrą sprawę wracasz na inne planety i w zasadzie tyle. Naparzasz broń mi we wszystko, co się rusza i tak to właśnie wygląda.
ale no nie wiem, no jak są osoby, co lubią oglądać grinding, no to będą mogli grinding zobaczyć u innych twórców. No ja niestety nie pokazuję takich rzeczy, bo ja wolę mimo co pokazywać na bieżąco wszystko, a nie cofać się na inne planety tylko po to, żeby sobie zgrindować jakąś broń, żeby powiedzmy ktoś mi uwierzył. No ten kto mi uwierzy, ten mi uwierzy, ten kto mi nie uwierzy, ten mi nie uwierzy. Taka jest prawda. Też nie mogę jakby ludzi zmuszać do tego, żeby mi wierzyli na podstawie jakiegoś tam dowodu, który pokażę, no nie? No i tam jak widzicie co jakiś czas będą się przewijały skill pointy, które udało mi się zebrać. Naprawdę, z ręką na sercu wam powiem, nie odkryję Ameryki oczywiście tym stwierdzeniem, ale skill pointy w Ratchetie Gladiator są tak mega lightowe do zrobienia, że to jest naprawdę hit. Jak w jedynce czy ogólnie w trylogii trzeba było czasami się trochę pomęczyć, żeby te skill pointy jako tako się zaliczyły, tak w przypadku Gladiatora to wszystko idzie dosłownie tak, na pstryknięcie palca, czekajcie. O, teraz nawet lepiej będzie. Na pstryknięcie po prostu palca to wszystko tak idzie łatwo. Dlatego te skill pointy nie są jakoś super, nie powiem, że wymagane, ale wymagające. To chciałem w zasadzie powiedzieć. Widzicie, let's play'e są też czymś dobrym w swego rodzaju, dlatego że mogę powiedzmy też przy okazji poprawić dykcję i parę ciekawych może słów tutaj powiedzieć wam. Albo no sam sobie poprzypominać co dokładnie powiedzieć, żeby wiecie, też nie nadużywać wulgaryzmów, bo wszyscy co mnie oglądają od dawna wiedzą, że ja jestem dosyć taką osobą, która lubi sobie powiedzmy pozwolić rzucić taką przysłowiową K. Ale też chcę to może nie aż tak bardzo ograniczyć, że się tego pozbyć, no bo no coś takiego to będzie ciężko się pozbyć, bo ja bym musiał dosłownie na mnie, to ja bym musiał latami ćwiczyć, żeby po prostu już nie przeklinać. A wolę jednak, wiecie, tak trochę to ograniczyć, ale może nie do takiego stopnia, żeby się tego pozbyć, no bo ja w to nie wierzę, że ja się tego pozbędę, no bo znam siebie za dobrze. Ale przynajmniej mogę na nowszych let's playach trochę mniej klnąć i będzie cacy. Będzie cacy, będzie fajnie, będzie kurde świetnie. I tyle. Ale z takich aspektów powiedzmy graficznych bardzo mi się podobają planety na... w sensie planety, Boże, level design Devalik's Belt. Ale mam wrażenie, że jakby Devalik's Belt było taką mocno króciutką planetą i szczerze powiedziawszy nie widzę tutaj jakby jakiejś super wielkiej długości, dlatego że wydaje mi się, że tutaj twórcy nie mieli za bardzo pomysłu na długość i na jakieś, wiecie, takie zadanka. Tutaj co musimy zrobić, to zniszczyć 12 działek. Bo to tak w sumie wygląda jak takie 12 działek. Mówię, ja tylko tutaj posiłkuję się tym, że oglądam na najgorszej jakości ten gameplay, tak więc nie widzę tutaj dokładnie co tu się dzieje. Bo pewnie tutaj trzeba pokonać i działka i wrogów. I niestety nie będę mógł na najlepszej jakości oglądać, dlatego że po prostu często jest tak, że przez to, że mam pocięty tak mocno gameplay, to gameplay może się w każdej chwili skraszować, a ja wolę mieć jakby na bieżąco gameplay i komentarz, niż żeby potem szukać, w której tam minucie przerwało mi się nagrywanie. A raczej oglądanie w tym wypadku. Na podglądzie w Vegasie. Zaraz dobijemy do 29 minuty, kurde, a odcinek trwa 37, no to patrzcie, kurde, jaki rozgadany jestem przez te pół godziny. Może też tak być, że mi się, kurde, tematy skończą i to będzie dopiero problem. No cóż. A wracając w ogóle do jakichś takich filerowych, takich pobocznych tematów, niezwiązanych w ogóle z Ratchetem, to powiem szczerze, że mam coraz większą ochotę, żeby nagrać lub zrobić, znaczy no live'a raczej nie zrobię już, no bo tę grę ogrywałem raz i wolałbym teraz zrobić to odcinkowo, ale mam coraz to większą ochotę ograć tego Ratcheta i Clanka 2016, tak zwany reboot albo reimagining, jak to niektórzy nazywają.
Bo ta gra jest nazywana na tyle sposobów, że to jest po prostu głowa mała. Raz na to niektórzy mówią reimagining, raz na to mówią niektórzy reboot, innym razem na to jeszcze inaczej mówią. Daj pan spokój, każdy mówi co innego. Weź tutaj, kurde, myśl normalnie przez ten okres trudny, przez tą pandemię. Jak każdy zupełnie co innego gada w tych kwestiach. Śmiech na sali po prostu. Śmiechawa TV, tak zwana. Zadanie, które tutaj musimy zrobić, jest następujące. Musimy oczyścić teren ze wszystkich przeciwników, aby dostać się do wieży i w zasadzie to nie wiem, zobaczymy co będzie na miejscu. Prawdopodobnie nasze robociki będą musiały tutaj pobawić się trochę w zabezpieczenia, żeby kurde odbezpieczyć tutaj wieżę całą. Magma Cannon na 8 level. Fusion Rifle z tego co wiem mam na 5. A Dual Vipers chyba na 7 z tego co dobrze pamiętam. Tak więc jest dobrze. Niektórzy potrzebują powiedzmy 5 broni, żeby ukończyć Ratcheta Gladiator, powiedzmy z takim, wiecie, wielkim, może nie zapałem, ale wielkim takim trofeum, wielkim zwycięstwie. A ja na przykład mam tylko 3 broni i tymi 3 brońmi całą grę ukończyłem, tak więc wiadomo. Ukończyłem to na takim poziomie trudności, gdzie niektórzy powiedzą, że co to jest za wyczyn, ale dla mnie na przykład, dla osoby, która lami w serii Ratchet i Clank, która jest do dupy w serii Ratchet i Clank, to dla mnie to jest wyczyn. I ja się z tym nie będę krył, dlatego że ja przynajmniej jestem szczery. Jeden może się z tym kryć i powiedzieć, że nie wiem, jest dobry, a tak naprawdę jest gówniany w tą grę i w tą serię. A ja na przykład wolę powiedzieć prawdę, że ja jestem gówniany i sorry, nie każdy musi być najlepszy w jakąś tam serię. Tak samo jestem słaby w serię Sly'a. Tak samo jak i w Ratcheta. W Jacka jestem taki nawet w Crash'a, no to umiem grać i może nie uważam siebie za jakiegoś mastera na całym świecie, no bo masterzy to są osoby, które mocno speedrunują grę. Ja mogę powiedzieć, że jestem bardzo dobry w Crash'a, przynajmniej ja tak uważam. A w Spyro to jestem taki nawet. Ale dobra, ja nie będę tutaj dyskutował na temat jakiegoś skilla, bo to jest temat jakby zupełnie bez sensu i taki temat głupi dosyć. Więc okazuje się, że musieliśmy zasilić pewne miejsce, bo jak widzieliście, światła się odbijały między sobą, co okazało się, że teraz będziemy musieli prawdopodobnie podążać w tamtą stronę i tam przy okazji poczyścić trochę terenu z wrogów. Ale no jednak, no cóż, udało się, więc jesteśmy happy wszyscy, co nie? Tutaj niestety zrobiłem pewien montaż przy jednym z moich ulubionych challenge, ale z drugiej strony patrząc na to, że odcinek jest dosyć długi tak czy siak, to w sumie nawet i się cieszę, że przyspieszyłem tamtą sekcję, chociaż lubię strasznie przejeżdżać przez te, wiecie, pierścienie, które są, wiecie, te czerwone pierścienie z logiem Dreadzone. Jakoś tak bardzo je lubię. I to są challenge, które wolę zostawiać normalnie i nie robić jakiegoś super montażu w nich, czyli takiego przyspieszonego gameplaya. No ale w tym wypadku niestety, jako że to już zrobiłem, no to nie będę teraz odwracał kota ogonem i przynajmniej odcinek będzie troszeczkę krótszy niż powinno być, bo gdybym nie przyspieszył, to prawdopodobnie ten odcinek by trwał około 40 minut, tak więc no cóż, lepszy chyba jest to, niż żebym zostawił i potem, kurde, zastanawiał się, ej, co ja mogę powiedzieć? To jest jakby dla mnie najgorsze. Dlatego ja staram się zawsze przygotowywać do swoich let's play i często nawet na spontana, jak lecę, to staram się jakiś temat ciekawy wybrać, żeby po prostu was w jakiś sposób zaciekawić, byście nie usypiali przy takim odcinku. W mordę jeżę, jak się rozgadałem. Zaraz będę musiał, kurde, znowu wodą popić. Niestety wspomnień jako tako nie mam z tą misją. Nie pamiętam, za którym razem ona została zaliczona, czy za pierwszym, czy za drugim, czy za trzecim. Wiem tylko tyle, że była to w miarę łatwa misja. To mogę powiedzieć z ręką na sercu, ponieważ nie sprawiała mi ona praktycznie żadnego problemu, a przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby sprawiała mi jakiś problem za młodu. A jak grałem teraz i nagrywałem gameplay, to tylko może pierwsza sekcja mi sprawiała trochę problem, ale tak to wszystko jako tako poszło jak bułka z masłem.
Kurde. Ale patrzcie, przynajmniej kurde macie na bieżąco odcinki z Ratcheta i żadna niedziela jeszcze nie została opuszczona. Co każdą niedzielę tak na dobrą sprawę wlatuje Ratchet Gladiator, tak więc macie z czego się cieszyć. Macie content, możecie się cieszyć, ja się mogę cieszyć i wy się możecie cieszyć. Macie content tak na dobrą sprawę dla siebie, bo jedni obejrzą, że tak powiem, Ratcheta, inni będą woleli Crasha obejrzeć, a jeszcze inni obejrzą przykładowo Jacka. Więc do wyboru, do koloru, jak to mawiają. Dawaj, przekręcamy śrubę i kończymy. Kończymy zabawę, kończymy zabawę. Kończymy zabawę, zabawę, zabawę. No i teraz laser wystrzeli w górę, i w górę, i w górę, i w górę. Challenge complete. I zdobywając teraz medal, który żeśmy zdobyli, zaczynamy misje poboczne, które są bardzo ważne, że tak powiem. No i to jest właśnie misja, o której wam mówiłem, czyli przelot przez te pierścienie. Lubię strasznie tego typu misje i nie lubię ich przyspieszać, ale w tym wypadku niestety musiałem to zrobić, dlatego że ta misja troszeczkę wydawała mi się długawa w pewnym momencie, bo tutaj trzeba tak manewrować tym statkiem, że jeden fałszywy ruch i praktycznie giniesz. Tyle mogę powiedzieć od siebie. A drugi challenge też będzie montażem, dlatego że to jest praktycznie jeden z powtarzających się challenge, który robiliśmy, czyli po prostu musimy tutaj teraz sprawić, by nasze roboty przekręciły śruby i w zasadzie to tyle. Nic więcej. I przy okazji oczyścić teren, jak zresztą widzicie. Te challenge nie są jakoś super długie, są one dosyć krótkie, jak zresztą widzicie. A teraz chyba będzie cutscenka. A nie, nie będzie cutscenki. No dobra, to by było na tyle, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach z Ratcheta Gladiator. Trzymajcie się, cześć i pa pa!